Zastanawialiście się kiedyś, kto robi dziurki w chlebie? Pokażemy Wam dziś proste doświadczenie, które pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. A z czego robi się chleb? Mąka, cukier lub sól, woda lub mleko i drożdże. Macie już swojego podejrzanego? My myślimy, że to drożdże. W końcu to jedyne żywe stworzenie na tej liście. Sprawdźmy to. Do wykonania doświadczenia będziemy potrzebować 2 identycznych szklanek butelek, 2 baloników, szklankę mleka, trochę drożdży i łyżkę cukru. Do mleka wsypujemy cukier i dokładnie mieszamy. Podpisujemy butelki. My podpisaliśmy jedną literą B, będzie to nasza próba badawcza, a drugą literą K, to będzie nasza próba kontrolna. Próba kontrolna jest bardzo ważna. Mimo że w założeniu nic się w niej nie zmieni, pozwoli nam ona ustalić, czy to na pewno drożdże, a nie coś innego, odpowiada za wynik doświadczenia. Połowę mleka z cukrem wylewamy do butelki K. Do pozostałego słodzonego mleka wsypujemy drożdże i dokładnie mieszamy, a następnie przelewamy je do butelki B. Musimy przy tym upewnić się, że poziom płynu w obydwu butelkach jest taki sam. Skład płynu w butelkach różni się tylko zawartością drożdży. W butelce K ich nie ma, zaś w B są. Teraz na gwint butelek zakładamy baloniki. Staramy się zakładać je tak, aby nie było w nich powietrza. Następnie obie butelki odkładamy w ciepłe miejsce na 2 godziny. Jaki jest wynik naszego eksperymentu? Okazało się, że w butelce K nic się nie zmieniło, za to w butelce B wręcz przeciwnie. Balonik wygląda na nadmuchane. Musiał zebrać się w nim gaz. Ciecz w butelce też wygląda zupełnie inaczej. Pojawiła się w niej piana. Gdy przyjrzymy się z bliska cieczy w butelce B, możemy zaobserwować, że powstają w niej bąbelki gazu, które unoszą się do góry. To ten gaz zebrał się w baloniku. Mleko z cukrem i drożdżami zmieniło też zapach. Drożdże, które mają dostęp do pożywienia, w naszym przypadku do mleka i cukru, produkują gaz. Ten gaz zbiera się w postaci pęcherzyków w cieście. Po wypieczeniu pęcherzyki te widoczne są w postaci dziurek w chlebie. Zagadka rozwiązana. A co na to nauka? Ze szkoły znacie proces zwany fermentacją, który jest sposobem uzyskiwania przez drożdże i wiele innych organizmów energii. Fermentacja jest najpowszechniej występującym w przyrodzie przykładem oddychania beztlenowego. W naszym doświadczeniu drożdże przetworzyły cukier na alkohol, stąd charakterystyczny zapach. Dzięki temu uzyskały niezbędną do życia energię. Produktem ubocznym tej reakcji jest dwutlenek węgla, który zebrał się w baloniku. Aby upewnić się, że to ten gaz, a nie na przykład zwykłe powietrze znajduje się w balonie, możemy przyłożyć jego ujście do płomienia świecy. Widzimy, że wypływający gaz natychmiast zgasił płomień. Nie jest to więc powietrze, które podtrzymuje spalanie, ale niepalny dwutlenek węgla.